A w nim były premier, były marszałek, minister, dziś senator Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry. Kłaniam się. Kto lub co byłoby w stanie przekonać pana do walki o prezydenturę? Chyba nic. Nie widzę takiej możliwości. Apele, prośby, groźby nic nie pomoże. Nie, groźby na pewno. Bardzo serio odpowiadając, gdyby stało się coś nadzwyczajnego w państwie i groziło to, że wynik wyborów prezydenckich będzie po prostu bardzo zły, bardzo zły. A wtedy być może bym się zastanawiał, bo trzeba pomagać, ale nie przewiduję takiego scenariusza. Mówi pan groźby nie, ale groźba reelekcji Lecha Kaczyńskiego byłaby takim fatalnym scenariuszem? Bliskim takiego. Czyli gdyby było tak, że Lech Kaczyński byłby pewnym zwycięzcą wyborów, wtedy by się pan zastanowił nad startem? Jeżeli by rzeczywiście nie miał kto stanąć naprzeciw niego, to wtedy bym o tym pomyślał. Tomasz Nałęcz stawia diamenty przeciwko orzechom, żeby pan wtedy rozważył i pewnie wystartował. No, dobrze mnie zna. Czyli wygrałby diamenty przeciwko orzechom. A pan dostrzega dzisiaj jakąś możliwość, szansę, niebezpieczeństwo, nie wiem, z pańskiego punktu widzenia, które słowo najbardziej pasuje tego, że Donald Tusk nie wystartuje w tych wyborach? Proszę pana, nie jest pewne, czy to rzeczywiście planuje. Wszyscy uważają, że tak. Nie, tajemnicą Poliszynela jest, że tak. Słuchacze nie widzą, że pan w tej chwili ze sceptycyzmem porusza głową. Bo uważam, że wystartuje i wszyscy to wiemy. Ja nie byłbym tego całkowicie pewien. To zależy też od jego planów politycznych, zależy od tego, co jest na jego agendzie istotne. Jeżeli chciałby, żeby formacja rządziła Polską dłużej, to wtedy musi się zastanowić nad konsekwencjami opuszczenia tej formacji. No ale zakładam, że rzeczywiście prawdopodobnie jest, że będzie kandydował. No bo jest jeszcze, mamy komisję hazardową wczoraj wieczorem powołaną. Nie wierzy pan, że ta komisja śledcza, jest w stanie wyeliminować Donalda Tuska? Będziemy obserwowali to samo, co obserwowaliśmy już przez ostatnie parę lat, czyli nieustanny jazgot, kłótnie, niepoważne, obniżające autorytet wszelkiej władzy publicznej, zwłaszcza parlamentu, i zero dążenia do wyjaśnienia prawdy. No ale jak pan odpowie na pytanie, dlaczego komisja śledcza w sprawie Rywina i afera Rywina wykończyły Millera, a afera hazardowa nie miałaby wykończyć? Może dlatego, że po raz pierwszy tego typu komisja działała, może dlatego, że trochę lepiej działała. Miała przewodniczącego, który starał się o zachowanie pewnego obiektywizmu tego postępowania. Natomiast późniejsze te komisje ulegały totalnej degeneracji. W sposób taki jawny, ostentacyjny walczyły o partyjne interesy, a nie o prawdę. A z pana obserwacji rzeczywistości wynika, że hazardowy lobbying i badanie tego hazardowego lobbyingu, które ugrupowanie może dotknąć najmocniej i najbardziej boleśnie? No, sądzę, że kilka. Pan, jeżeli byśmy... Mamy cztery w polskiej scenie politycznej. Jeżeli byśmy przyjęli to mało prawdopodobne założenie, że tego typu inwestygacja może coś wyjaśnić, na pewno należałoby zacząć od badania ostatnich wydarzeń, bo one są przyczyną powoływania takiej komisji, ale jednocześnie później należy przejść do zbadania tego, co się działo wcześniej za rządów PiS-u i za rządów SLD. Były sygnały i 2 lata temu, i 6 lat temu, że coś na rzeczy może być. To skoro nie pan, wracając do wyborów prezydenckich, to kto może wystąpić w roli schabowego tych wyborów? To znaczy? No, schabowego. Pan kiedyś przypominał dowcip i mówił, że z PO i PiS jest jak z ruskimi leniwymi w dzisiejszym barze mlecznym. To, że klienci zamawiają tylko ruskie i leniwe, to nie znaczy, że kochają je, tylko dlatego, że nie ma schabowych, je zamawiają. No więc może być jakiś schabowy tych wyborów? Rzeczywiście prawdopodobny wydaje się z dzisiejszej perspektywy ten scenariusz, że to panowie Tusk i Lech Kaczyński zetrą się ze sobą. Mało jest miejsca dla trzeciego. Czyli Szmajdzińskiego, w razie czego leniwe i ruskie zgniotą. Życzę panu Szmajdzińskiemu jak najlepiej, jeśli się na to zdecyduje, ale szans wielkich nie widzę. Patrzy pan dzisiaj na lewicę i łzy kapią panu do herbaty. Może aż nie tak bardzo. Może aż nie tak bardzo, ale wesoło mi nie jest. Widzi pan jakiegoś kandydata na zbawcę lewicy? Nie, w tej chwili nie. A nie uważa pan, że to byłoby kluczem do jej zwycięstwa? Zwycięstwa, no zaistnienia bardziej poważnego na scenie politycznej? Dobre przywództwo, rozsądne, tak jest z wyobraźnią, z wiedzą jest ważne. Nawet bardzo ważne, ale to nie jest wystarczający czynnik. W szerszym środowisku musi wystąpić przynajmniej zdolność do poważnego namysłu, głębszej refleksji itd. W tej chwili obawiam się, że takiej możliwości nie ma. Ale co zabija lewicę? Ten brak refleksji? Tak, głównie to. Ale brak refleksji nad programem, nad historią czy nad przyszłością? Nad sobą, nad Polską, nad tym, jak się zmienia nasz kraj, jak się zmienia społeczeństwo. To jest zupełnie inny kraj i zupełnie inne społeczeństwo niż 20 lat temu. Inna jest hierarchia problemów. Czym innym trzeba się w związku z tym zajmować? Inaczej z ludźmi rozmawiać. We wszystkich tych kwestiach współczesna lewica zachowuje się irracjonalnie. Wybór między Olejniczakiem i Napieralskim daje ograniczenie
nieograniczone możliwości zbawienia lewicy? Bo dzisiaj właściwie mamy tylko taki wybór. Obaj już byli szefami tej formacji i jej pozycja polityczna nie uległa zmianie. To może pan musi wrócić? Wie pan, ja nigdy nie odmawiałem gotowości do udzielenia rady, do jakiegoś wsparcia, pomocy. Co więcej, rok temu spróbowałem coś nawet zrobić, występując z inicjatywą centrolewicowej listy w eurowyborach. Ale szybko pan potem przyjął ofertę rządu i Platformy, żeby kandydować na sekretarza. Wtedy, kiedy moja propozycja została odrzucona i miałem wolne ręce, więc mogłem oczywiście to zrobić. Tamta inicjatywa przepadła. No, ile razy można próbować robić to samo? A nie uważa pan dzisiaj, że ta propozycja Platformy rządu Donalda Tuska no była jednak podszyta nie do końca uczciwymi intencjami? Nie wiem, nie wnikam w to. Wie pan, jeżeli poważny polityk, a takim jest oczywiście premier, proponuje mi, żebym w imieniu naszego państwa coś zrobił, a uważam, że to jest i ważne, i nawet osiągalne, to dlaczego mam odmawiać? Tylko dlatego, że w Polsce na co dzień politycy walą się po szczękach. Ja uważam, że nie tylko taki model polityki może mieć miejsce. Ale jak pan zna Donalda Tuska, uważa pan, że miał dobre intencje? Znaczy nie było takiego podtekstu wyeliminowania Cimoszewicza z rozgrywki politycznej? Do końca tego nie wiem, ale zachowywał się absolutnie fair. A patrząc jeszcze na to, co stało się przed 4 laty, mówię o tej głośnej sprawie, która wyeliminowała pana z walki o prezydenturę wtedy. Czy pan dzisiaj uważa, że to była wyborcza rozgrywka i zagrywka sztabu Platformy i Donalda Tuska? Nie wiem, czy Donalda Tuska i czy sztabu Platformy, natomiast to, że nie było to przypadkowe, co do tego nie mam wątpliwości, trzeba było być bardzo naiwnymi. To, że byli zaangażowani w to politycy związani z moimi głównymi konkurentami, zarówno z panem Tuskiem, jak i z panem Kaczyńskim, też jest faktem. Proszę sobie przypomnieć nazwiska tych, którzy w tak zwanej komisji śledczej w Sejmie to rozgrywali. A dlaczego Anna Jarucka dała się tak wykorzystać? Nie wiem. Nie ma pan jakiejś po 4 latach tezy, dlaczego tak się wydarzyło? Nie wiem. A Donalda Tuska nie pytał pan o to, nie rozmawialiście na ten temat, nie proponował pan o tę Radę Europy. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Cimoszewicz był moim gościem.